Panie burmistrzu, wreszcie spełniamy życzenia, bo to chyba tak muszę nazwać internautów, części mieszkańców, którzy domagali się, abym znów przeprowadził z panem rozmowę. Rozmowa będzie na trzy tematy. Pierwszy temat dotyczy inwestycji tej wodno-kanalizacyjnej, finansowanej częściowo ze środków, a właściwie w znacznej części ze środków unijnych, ponieważ no podobno nie postępuje ta inwestycja tak, jak postępować by powinna i słyszy się nawet głosy, że są zagrożenia w stosunku do tej inwestycji, gdyż niespełniane są pewne warunki, które są zawarte w dokumentach. Nie tylko, że są opóźnienia, ale jeszcze z innych względów. Bardzo proszę, że pan tutaj zechciał zgodnie z pana tutaj wiedzą i doświadczeniem na ten temat coś powiedzieć. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja oczywiście tę inwestycję obserwuję w miarę uważnie, bo jest moim, tak to można powiedzieć, ukochanym dzieckiem. W przygotowanie tej inwestycji włożyłem bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo pomysłów o charakterze wręcz autorskim. I oczywiście jestem zaniepokojony pewnymi zjawiskami, które wydają mi się stanowić rzeczywiście zagrożenie dla może nie samej inwestycji, co sposobu jej doprowadzenia do szczęśliwego końca, zwłaszcza do rozliczenia, które by gwarantowało, że środki unijne w obiecanej wysokości zostaną nam wypłacone. Bo nie jest obojętne, czy te pieniądze do nas w całości wpłyną, czy nasze wydatki w tej dziedzinie zostaną uznane za wydatki kwalifikowane, czy też w części lub, nie daj Boże, w całości zostaną nam przycięte. Znamy sytuację w Unii Europejskiej i wiemy, że będzie tam klimat poszukiwania każdego błędu, każdej niedoróbki, każdej zmiany, która by dyskwalifikowała projekt, by móc zakwestionować wydatki. To jest jeden ze sposobów oszczędności. W tej chwili, powiem szczerze, oprócz samej realizacji inwestycji, która jest obserwowana w wielu miejscowościach z różnym zresztą zainteresowaniem, ale też z różnymi emocjami, to mój poważny niepokój budzi kwestia ostatnio przyjętej taryfy. Dlatego, że pomijając kwestię tego, w jakim trybie ona została przyjęta, to niektóre jej rozwiązania są wręcz antymotywujące do udziału w całym przedsięwzięciu. Jeżeli do tej pory opłata stała, opłata za tak zwany odczyt była pobierana w wysokości 7 zł i w miejscowościach wiejskich gminy Końskie obciążała jedynie rachunek za wodę w wysokości 7 zł i odczyt był dokonywany co 3 miesiące, to teraz ta opłata nieznacznie powiększona do 8 zł. Po pierwsze, obejmuje również podliczniki oraz kanalizację i dokonywana jest raz na 2 miesiące. Jeżeli ktoś miał do tej pory na wsi wodę, miał kanalizację, to raz na 3 miesiące płacił opłaty stałej 7 zł. To znaczy, że 28 zł w ciągu roku. Dzisiaj, nie zużywając nawet kropli wody, zapłaci o 100 zł więcej. Tylko i wyłącznie z tytułu zwiększenia częstotliwości odczytu i wprowadzenia dodatkowej opłaty abonamentowej, tak to trzeba nazwać, z tytułu odczytu wskazań kanalizacyjnych, co jest już swoistym kuriozum, bo przecież nie ma odrębnego licznika kanalizacyjnego. W największym stopniu dotknie to mieszkańców domków jednorodzinnych, czyli tego obszaru, który objęty jest w największym stopniu programem rozbudowy kanalizacji. Ja się obawiam, że kiedy pierwsze informacje tego typu razem z rachunkami spłyną do tych miejsc, miejscowości, do właścicieli tych posesji, to po przeliczeniu skutków nastąpi zjawisko oporu czy powstrzymywania się przed podpisywaniem umów i budową przyłączy z tego właśnie względu, że staje się to bardzo drogie przedsięwzięcie bez konkretnego efektu w postaci zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Bo przypominam, czy się zużyje krople, czy nic, czy dziesiątki metrów sześciennych, ta opłata będzie naliczana.
I drugi temat, panie prezesie. Przejdźmy teraz do sytuacji, jaka w ostatnich dniach się ujawniła, można tak powiedzieć, no już po kilku latach. Mam tutaj na myśli inicjatywę budowy pomnika błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego przed budynkiem starostwa powiatowego w Kojskich. Otóż został złożony donos anonimowy do prokuratury i przekazany do informacji jednej z gazet regionalnych, która te informacje podała, wydrukowała, o tym, że tutaj jest podejrzenie dokonania przestępstwa, bo zaangażowane zostały środki publiczne, które nie powinny być zaangażowane. Pan, będąc jeszcze tutaj włodarzem Kojskich, zwrócił się w tej sprawie, kiedy powiat się zwracał do gmin, żeby partycypowały w kosztach budowy pomnika. Pan chciał po prostu się jakby zabezpieczyć i zwrócił się do Rio w tej sprawie, żeby wydali opinię, czy jest to możliwe, aby samorządy współfinansowały takie przedsięwzięcie. Proszę coś króciutko na ten temat również powiedzieć. No nie jest chyba praktyką naganną, by pytać, czy przewidywane postępowanie jest zgodne z prawem. Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej pozwoliła nam uniknąć błędów w sposobie dojścia do decyzji o wsparciu finansowym tego zamierzenia. Ja nie chciałbym teraz odnosić się do samej idei budowy pomnika, bo jak rozumiem, autorzy donosu nie tyle chcą udowodnić, wskazać, że nastąpiło jakieś przestępstwo związane z budową tego pomnika, tylko przy użyciu kruczka prawnego podważyć sam sens budowy pomnika, jego lokalizacji, ale co ważniejsze, chyba uczczenia pamięci tej osoby. I tutaj też nie chcę odnosić się do części tych zarzutów, dotyczących lokalizacji, może samego wymiaru, czy kształtu, czy estetyki pomnika. To jest rzecz, która może wzbudzać różne opinie, bo różne są gusta. Natomiast co do osoby księdza Sykulskiego, myślę, że poza dyskusją pozostaje jego format, powiedziałbym, ponadregionalny, ponadlokalny. Jako posła Rzeczypospolitej Polskiej na Sejm. Na Sejm pierwszy w odrodzonej Rzeczypospolitej. Jako działacza społecznego, działacza kulturalnego, jako człowieka, którego niebezpieczeństwo dla utrzymania ducha narodowego oporu, dla utrzymania kultury narodowej, Niemcy ocenili na tyle wysoko, że zdecydowali się na zamordowanie tego kapłana. I jako kapłana, i jako właśnie działacza. Sądzę, że dla nikogo, kto bez uprzedzeń ogląda tę sytuację, nie ulega wątpliwości, że ksiądz Sykulski jest osobą wybitną i zasługuje na naszą pamięć. Chciałbym teraz tylko przypomnieć oczywiście naszym internautom, bo pan już to wie, że postępowanie prokuratura umorzyła. To dla mnie nie ulega wątpliwości, że będzie taki efekt, ponieważ tak jak powiedziałem, miałem wątpliwości co do przebiegu procedury prawnej, wątpliwości starałem się wyjaśnić. Po ich wyjaśnieniu cała rzecz została przeprowadzona w zgodzie z obowiązującymi przepisami. I już na dzisiejszej rozmowie ostatnie pytanie, jakie będę do pana kierował. Dotyczy ono aktualnej sytuacji w powiecie, czyli w Radzie Powiatu i w samym starostwie. Otóż mija już trzeci miesiąc od momentu, kiedy dokonana została zmiana układu koalicyjnego w powiecie koneckim. Została podpisana umowa koalicyjna nowa. I podobno nie wszyscy koalicjanci się wywiązują z zapisów tej umowy. Znaczy, koalicja jest faktem formalnym, a faktem rzeczywistym jest funkcjonowanie starej koalicji, sądząc bowiem po obsadzie kluczowych stanowisk zarówno we władzy stanowiącej, jak i wykonawczej powiatu, to stara koalicja ma się dobrze zarówno we władzy, jak powiedziałem, wykonawczej, jak i stanowiącej. Swoje funkcje pełnią przedstawiciele ugrupowania, które z tej koalicji wystąpiło. My skupiamy się na tym, co dla nas najważniejsze, czyli nie na personaliach, bo one są ważne, ale moim zdaniem nie najważniejsze, natomiast na pewnych kwestiach programowych. Dzisiaj wiele osób powtarza, że nikt nie ma pomysłu na powiat, ale też nie słyszę, żeby takie pomysły zostały zgłaszane. Kluczowy uczestnik tego życia publicznego w naszym powiecie, Sojusz Lewicy Demokratycznej,
przez dwie kadencje współrządził powiatem. W ciągu ostatniego roku był częścią koalicji rządzącej. Jeżeli dzisiaj mówi, że tylko on ma pomysły, to mam takie pytanie, gdzie te pomysły chował tak starannie w pierwszych dwóch kadencjach i w pierwszym roku tej kadencji, że ich niespecjalnie było widać. My skupiamy się na przedkładaniu naszym partnerom propozycji rozwiązań, które mają charakter, powiedziałbym, strategiczny. I jeżeli chodzi o oświatę ponadgimnazjalną, jeżeli chodzi o drogi, jeżeli chodzi o szpital. Niektóre rzeczy już są widoczne. Chciałbym przypomnieć, że na ostatniej sesji Rady Powiatu wśród zmian budżetowych znalazła się dotacja dla szpitala w wysokości 1,5 miliona złotych. Chciałbym przypomnieć, że przez ostatnie 14 prawie lat istnienia powiatu, bo to już 14 rok powiat istnieje, łączna wartość pomocy udzielonej przez powiat szpitalowi wynosiła 150 tysięcy. Więc w ciągu jednego krótkiego okresu powiat zdziesięciokrotnił wartość pomocy i choć wiem, że to jest stanowczo za mało jak na potrzeby, to uważam, że jest to krok w dobrym kierunku i zapowiada osiągnięcie pewnego planu maksimum, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której to powiat i szpital po partnersku przeprowadzą postępowanie o to, w jakiej formule prawnej szpital ma funkcjonować. Natomiast jeżeli chodzi o oświatę i drogi, to cóż, no, tego nie załatwi się z dnia na dzień. Szkoły ponadgimnazjalne są teraz w trakcie sporządzania arkuszy organizacyjnych. Znamy już przewidywane skutki zmian podstaw programowych, choć w pełni ujawnią się one dopiero w przyszłym roku. I na nie staramy się przygotować i zabezpieczyć. Pewne propozycje zwiększenia atrakcyjności koneckiej oświaty ponadgimnazjalnej mogą być w związku z tym przygotowane i wdrożone dopiero od przyszłego roku szkolnego. Co do dróg, przedstawiłem dwa pakiety propozycji, które wzbudziły wśród naszych partnerów różne oceny. W tej chwili są przedmiotem analiz i dyskusji. Ale na jedno pytanie wszyscy odpowiedzieli jednakowo. Na pytanie, czy tak jak jest, jest dobrze, czy ten stan należy zachować. I na to pytanie usłyszałem odpowiedź, że nie, że trzeba szukać nowych rozwiązań. Wskazałem nasze pomysły. Może nie są najlepsze, ale czekam na odpowiedź i na znalezienie ewentualnie lepszych. Coś dobrego ma się i powinno wykuwać w dyskusji. To jest zrozumiałe, to co pan powiedział wcześniej, że no, dla was są istotniejsze, ważniejsze sprawy merytoryczne, czyli programowe, związane z tym układem nowym koalicyjnym i z tymi zapisami. Ale jednak to jest również i prawda, że normalny, zwykły, przeciętny, choć to jest niedobre określenie, słuchacz, widz czy wyborca, również zwraca uwagę na te punkty, które dla państwa są mniej istotne. Mówię tu o grupie radnych samorządnych. A więc na te zmiany dotyczące liczby osób w zarządzie i w prezydium, tak zwanym prezydium Rady Powiatu. I otóż jest taką troszkę może dziwną rzeczą, że właśnie za to, że tych zmian nie ma, że one tak nie następują szybko, jakby niektórzy chcieli, obciążani właśnie jesteście wy, państwo, czyli grupa radnych samorządnych ziemi koneckiej, których jest zaledwie trójka. No, chętnie przyjąłbym odpowiedzialność za wszystkie możliwe sprawy na warunkach możliwości zadośćuczynienia oczekiwaniom. Inaczej mówiąc, tak jak gdzieś napisałem, gdyby naszych radnych było 11, to wtedy wszystko, co w tym powiecie byłoby do wykonania, do przygotowania, no byłoby naszą odpowiedzialnością. Tak, odpowiedzialność nasza jest proporcjonalna do naszej siły. Nie ukrywam, że jest rzeczą pewnego dyskomfortu i mało satysfakcjonującą, że zmiany, które zapowiedzieliśmy, trwają tak długo i następują tak powoli. No ale mówiąc szczerze, my nie weszliśmy do tego układu po to, żeby zdobyć władzę, stanowiska i związane z tym profity. Nie bardzo rozumiem trwanie przy tych stanowiskach i tej władzy, a zwłaszcza przy tych profitach osób, które gwałtownie przeciwko istniejącemu porządkowi się wypowiadały. No ale widocznie taka jest uroda i ludzi, i ich oczekiwań. Być może, że te złotówki, diety są na tyle
na tyle atrakcyjne, że zapomina się o zobowiązaniach albo poczucie pewnego honoru, może to za duże słowo, ale przynajmniej przyzwoitości. Z kluczowej jednak rzeczy wydaje mi się, że oprócz tego, że można zaoferować naszym mieszkańcom igrzyska w postaci kolejnych zmian, kolejnych zdjęć, kolejnych portretów osób jak w kalejdoskopie zmieniających się u steru władzy, to znacznie poważniejsze byłoby przygotowanie tego, o czym mówiłem, czyli sposobu na to, by w sposób odczuwalny zmieniła się jakość dróg powiatowych, sposobu przygotowania ich renowacji, przebudowy czy też modernizacji, by ponadgimnazjalne szkoły w Końskich mogły staranniej wypełniać swoją misję bez obciążenia dyrektorów i nauczycieli materialnymi niedostatkami, ale i bez akceptowania takiego stanu, że oto prawie setka absolwentów gimnazjów z powiatu koneckiego szuka dla siebie miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych poza powiatem. To są wyzwania i od tego, czy będziemy na nie umieli odpowiedzieć, tak naprawdę zależy akceptacja mieszkańców dla działania władz powiatowych, a szerzej pewna identyfikacja z powiatem, bo musi zadać pytanie, po co nam jest powiat? Co on nam przynosi? Jakie rzeczy są efektem funkcjonowania powiatu, władz powiatowych i radnych powiatowych? Póki nie będzie tego bezpośredniego powiązania między głosem wyborcy a sprawowanym w rezultacie tego głosu mandatem, to nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie ten powiat przywrócić do życia jako rzecz tylko jako rzecz pozaformalną, jako rzecz autentyczną i żywą. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.